Po raz trzeci prawdziwi twardziele zjawili się w Wincu, aby wystartować w Impact Winiec Triathlon 2012. Na uczestników czekały oczywiście trzy konkurencje. Wyścig pływacki na dystansie 1 km na jeziorze Bartężek. Następnie zawodnicy musieli wsiąść na rower i udać się w 35-kilometrową trasę, która w większości składała się z asfaltowych dróg powiatu ostrudzkiego. Trasa pływacka była płaska, więc dosyć łatwa, zwłaszcza, że żadnej fali nie było, nic takiego. Bardzo przyjemna jedna pętla. Rowerowa, powiedziałbym, że przełajowa, bo rzeczywiście na rowerze szosowym, na którym jechałem, było momentami wręcz ciężko przejechać. Ale szosa, jak już się dojechało na szosę, to trasa była całkiem przyjemna. Całe szczęście nie było takich problemów, żeby gdzieś wyjeżdżały samochody. Jechałam na rowerze MTB niestety, nie na szosowym. Zdecydowałam się na taki rower ze względu na początek trasy, gdzie bałam się po prostu wywrotki. W zeszłym roku złapałam tu gumę na tym odcinku. I niestety, te koła nie jadą po asfalcie tak jak szosowe. Ujechałam się kosmicznie. Tu jest bardzo specyficzna trasa rowerowa. Trzeba było bardzo uważać, szczególnie na tych piaszczystych odcinkach. Natomiast jest też bardzo wymagająca. Po przejechaniu trasy rowerowej uczestnicy musieli przebiec jeszcze 10 km duktami leśnymi oraz asfaltową drogą z Miłomłyna do Wińca. To właśnie w ostatniej fazie triatlonu sprawdzono wytrzymałościowe przygotowanie zawodników do tej wszechstronnej dyscypliny. W tym roku najlepszemu uczestnikowi wystarczyły niespełna 2 godziny na pokonanie trzeciego triatlonu w Wińcu. Bardzo jestem zadowolony z tego startu. Przyjechałem tu drugi raz. Uważam, że to jest świetnie zorganizowana impreza. Jestem z Olsztyna, w związku z tym nie mogę nie startować w tak blisko organizowanych imprezach. Jestem w okresie przygotowawczym do Mistrzostw Świata, w związku z tym wynik też mnie bardzo satysfakcjonuje. Zwycięzca triatlonu w Wincu będzie nas reprezentował w Mistrzostwach Świata Triatlonu, które odbędą się w październiku na Hawajach. Tam do pokonania będą zdecydowanie dłuższe dystanse. Patrząc jednak na to, jak impreza w Wincu z roku na rok się rozrasta pod względem uczestników oraz organizacji, być może w przyszłości doczekamy się podobnej rangi imprezy. Obecnie triatlon w Wincu to zawody dla amatorów, które przyciągają także zawodowców. Na początku, w pierwszej edycji było bardzo mało, a teraz już jest naprawdę coraz więcej. Widać, że potrzeba jest istnienia takiej imprezy i takiego amatorskiego uprawiania sportu. Ja myślę, że triatlon Winiec podoba się ludziom, uczestnikom, dlatego że to jest impreza amatorska, ale zrobiona w profesjonalny sposób, czyli oni się tu czują po prostu jak zawodowcy. Pokonując trasę triatlonu, zawodnicy muszą pamiętać o jednym: pływając męczyć tylko ręce, tak aby na rowerze jechać nie zajeżdżając nóg i zostawić wystarczająco sił, by dobiec do mety.